Moi drodzy, znamy słowo Pana Jezusa, które zapisał ewangelista Mateusz w 15 rozdziale swojej Ewangelii. Jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. Wiemy również, że różne są rodzaje ślepoty. Może być ktoś niewidomy, bo stracił wzrok. Może być ktoś jest zaślepiony w takim znaczeniu emocjonalnym. Może dotknąć kogoś również ślepota duchowa. W każdym z tych przypadków potrzebujemy dobrego przewodnika. Pokój dobro, pokój dobro. Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj no, taka dosyć interesująca historia o dwóch osobach, które doświadczały e, ślepoty. E, I to były różnego rodzaju ślepoty. I całe piękno tego dzisiejszego opowiadania polega na tym, jak te dwie osoby wzajemnie się uzupełniały, jak sobie pomagały. I jak starały się dobrze poprowadzić swojego partnera przez życie, żeby właśnie w dół nie wpadł. Tak może troszeczkę tajemniczo i enigmatycznie mówię, ale zachęcam do wysłuchania kolejnego fragmentu książki. W Wichrze jest Pan, księdza profesora Rogowskiego. Serdecznie zapraszam. – Puść! – krzyknęła z góry. Chłopiec asekurujący ze stanowiska popuścił linę. Po chwili usłyszał stukanie młotka. Welina wbijała hak. Trwało to chwilę. Dziewczyna była dokładna. – Możesz iść – usłyszał z góry. Wybił hak i zaczął się wspinać. W jednym miejscu nie mógł sobie poradzić ze skałą. Nie było chwytów. Jak ona tu przeszła? Zastanawiał się z podziwem, próbował różnych kombinacji, bez skutku. Górą przeleciał czarny ptak, słyszał szum wiatru w jego skrzydłach. W dole szumiał potok, i od czasu do czasu rozlegało się senne beczenie owiec. Hej, z lewej strony masz maleńką rysę, w której zaklinujesz palec poinstruowała go z góry. Po chwili był przy niej. To był ostatni wyciąg. Trudną drogę na zły ząb mieli za sobą. Teraz czekała ich droga zejścia do doliny i do schroniska. Usiedli na szczycie. Pogoda była słoneczna, ale wietrzna i chłodna. Jesienne mgły spały jeszcze w jarach i bardziej głębokich dolinach. Liściaste lasy, pokrywające zbocza gór, były kolorowe jak w bajce. Kilka gawronów siedziało na skałce obok. Parę kroków dalej kwitły różowe zimowity. Chłopiec zerwał jeden z nich i podał dziewczynie. – Podaję ci maleńki cud – powiedział. Wzięła kwiat ostrożnie, obejmując go całą dłonią. – Piękny – jaki delikatny róż powiedziała uśmiechając się mimo że tego rodzaju sytuacje zdarzały się już nieraz był zawsze zdziwiony i zastanawiał się jak ona to wyczuwa welina była niewidoma wzrok straciła 10 lat temu kiedy kończyła 12 rok życia z początku prowadziła życie kaleki potem kiedy spotkała na studiach Petyra, Zaczęła nowe życie. Uczyła się wielu rzeczy od początku. Z upływem czasu nabywała jakby dodatkowych zmysłów, które wprawiały w podziw każdego, kto przebywał z nią bliżej. Najbliżej był Peter. To dzięki niemu Welina zaczęła uprawiać wspinaczkę i pływanie. Dzięki jego uporowi i niesłychanie wyczulonej własnej wrażliwości. Dziewczyna stała się bardzo komunikatywna, czym zaskakiwała otoczenie. Był to jednocześnie efekt pewnej umowy, jaką po roku znajomości zawarli ze sobą. – Ty będziesz dla mnie światłem zewnętrznym – streszczała wszystko w jednym zdaniu Welina. – Ja będę dla ciebie światłem wewnętrznym. Peter był niewierzący. Właściwie był nie tyle ateistą, co agnostykiem. We wszystko wątpił, do wszystkiego podchodził z pozycji niepewności i kwestionowania. Z tego powodu nawiedzało go często zniechęcenie, które nieraz przeradzało się w rozpacz. Nie uznając żadnych wyższych norm etycznych, błądził w życiu moralnym. Jesteś bardziej ślepy niż ja mawiała dziewczyna. Ale nie martw się, pocieszała go. Bóg może przebywać nie tylko pod postacią światła, ale i ciemności. Sam bowiem jest światłością i ciemnością zarazem. Coś na ten temat wiem z własnych doświadczeń. Welina była wierząca. Pochodziła z rodziny głęboko religijnej. Gdzieś tam w rodowodzie był i słynny zograf. I pobożny archimandryta. Od dzieciństwa lubiła chodzić do cerkwi, wsłuchiwać się w śpiewy i wpatrywać w ikony. Potrafiła godzinami siedzieć naprzeciw ikon i kontemplować ich piękno. Dlatego tym większą próbą dla niej i dla jej wiary była utrata wzroku. Tylko dzięki czułej opiece rodziców i rodzeństwa, a potem przyjaźni i miłości Petyra. Potrafiła pokonać w sobie rodzącą się rozpacz. Dziecko, mówiła matka, cierpisz to znaczy, że Bóg jest blisko ciebie. On cierpi z tobą i w tobie. A ty jesteś jak słonecznik. Zwracasz się zawsze ku niemu. Zanim poszła na studia, zaczęła malować ikony. Jej pierwsze kroki na tej drodze stawiane w ciemnościach były tak trudne i beznadziejne, że budziły współczucie. Ale nikt z rodziny nie miał odwagi powiedzieć jej, żeby porzuciła ten zamiar. Nie malowała pędzlem ani szpachelką, ale palcami. Dłoń mi rozrabiała farby, z początku pytając o kolory, a potem robiąc to na wyczucie. Z biegiem czasu efekty stawały się coraz bardziej niezwykłe. Ikony przez nią malowane były nasycone dziwnym światłem, z którego święta postać wyłaniała się jak z mgły. Obrazy były pozbawione wyraźnych konturów, a linie zacierały się i znikały w delikatnym sfumato. Chciano kupować od niej obrazy, odmawiała stanowczo. Tak jakbym wyrywała z siebie serce na sprzedaż, mówiła. Potem Petyr namówił rodziców, żeby zgodzili się na studia córki. Po namyśle wyrazili zgodę, a wszystkimi sprawami zajął się on. On także spowodował, że dziewczyna zaczęła nie tylko chodzić po górach, ale nawet uprawiać wspinaczkę. Początki były trudne, zanim nie odkryła w sobie jakiejś wrodzonej orientacji w terenie, zwłaszcza w skale. Z biegiem czasu wspinała się coraz bardziej sprawnie. Po górach zewnętrznych, mówiła uśmiechając się przy tym gdzieś od wewnątrz chodzę jakby we śnie, prowadzona liną. Po górach wewnętrznych, które noszę w sobie chodzę jak na jawie, sama. Ale też z liną. Jest nią dziwny promień światła, który przenika mnie od środka. Chłopiec podziwiał ją. Był urzeczony jej dojrzałością duchową i mądrością. Był zauroczony jej urodą. Była szczupła i zgrabna. Miała czarne, przechodzące w granat włosy. I duże zielone oczy, które prawie zawsze zasłaniała ciemnymi okularami. Tylko, że te oczy nie widzą, uświadamiał sobie często z niewymownym bólem. Nadal malowała ikony. Rozdawała je znajomym i przyjaciołom, którzy odwdzięczali się jej dobrocią i pomocą, kiedy jej potrzebowała. Teraz, siedząc na kamieniu, patrzył na jej twarz na jej delikatny uśmiech. Robili porządek z żelastwem, kompletowali haki i karabinki. Co się stało z twoim palcem? Zapytał nagle chłopiec, widząc, że ma zakrwawiony. Mówiłam ci, że cudzy młotek to zły młotek, powiedziała wesoło. Po prostu nie mam wyczucia do młotka Iwana. A poza tym przekonałam się doświadczalnie, Iż stary Feuerbach miał rację, pisząc, że cierpienie wyprzedza myśl. Najpierw zobaczyłam gwiazdy i to całą konstelację, a potem dopiero pomyślałam, że to rzeczywiście pożyczony młotek i mój własny palec. Może coś zjemy? Wyjęła z plecaka kanapki z serem, brzoskwinie i pomidory. Rozłożyła na serwetce. Smacznego, powiedział chłopiec, całując ją w policzek. Nawzajem odpowiedziała. Drogą turystyczną weszła na szczyt para starszych ludzi. Pomachali im ręką i rozsiedli się na trawie. Gawrony spłoszone odleciały. Pojawiły się za to dwie śmieciuszki, które gorliwie zabrały się do roboty. Wiesz co, zagadnęła dziewczyna kończąc kanapkę. Interesuje mnie taka kwestia antropologiczna, mało uwzględniana w podręcznikach, a mianowicie wzajemny stosunek ciała i duszy: wszystko co złe, zwalamy na ciało. A ono jest takie biedne, zmęczone i często niewinne. Trzeba trochę winy zwalić na duszę. To w niej istnieją korzenie największych grzechów, spychą na czele. Chłopiec zrobił znaczącą minę i rzekł – No to już dalej, jak zwykle. Spychał na czele, czego ilustracją jest niejaki Petyr. Czy nie tak? Roześmiali się szczerze oboje. Jedli brzoskwinie. W słońce dawno już minęło zenit i powoli zmierzało do swoich niebieskich domostw. Śmieciuszki także odleciały. Zimowity zaczęły powoli zwijać różowe kielichy. Zbliżało się wieczorne ochłodzenie. Nie martw się powiedziała Welina wszystko przed nami. Pycha jest rodzajem ślepoty, z której zawsze można się wyleczyć można przejrzeć. Przy tym przejrzenie duchowe jest nie po to, by patrzeć do tyłu, ale po to, aby patrzeć w przyszłość. Mój Boże! Tak sobie myślę, że gdybym była sprawna, to poruszyłabym cały świat, wstrząsnęłabym Nim, pchnęła do przodu w nieskończoność do Boga. Filozofia weline zawsze intrygowała chłopca. Przyznawał w skrytości ducha, że nigdy pod tym względem nie dorówna dziewczynie. Czy to znaczy, że twój Bóg jest w przyszłości? Zapytał. Zastanowiła się chwilę. Zmarszczyła brwi, jakby kosztowało ją to wiele wysiłku. Po dłuższej chwili odpowiedziała: Dla mnie Bóg jest teraz, w tej chwili i tu. Nie ma potrzeby uciekać w przyszłość. Moim zdaniem, niebo i piekło są jakby równoległe z tym światem, z tym życiem, jakby były poza ścianą. Wystarczyłoby zapukać w ścianę, która odgradza ten świat od tamtego i zapytać: Halo, jak tam u was? Chłopiec zauważył ze zniecierpliwieniem: Ty tak mówisz o tym niebie i piekle, jakby to były Rodopy czy Piryn. Czy jesteś aż tak pewna, że istnieją i to istnieją tak blisko? Dziewczyna miała zwróconą twarz ku słońcu. Jakby wpatrywała się w coś nad górami. Zimowity tulą się już chyba do snu, powiedziała. Czas, by schodzić. Dwa rodzaje ciemności, dwa rodzaje ślepoty. Jeden związany z utratą wzroku, który można jakoś hmm, zrekompensować, tak bym to powiedział. Zresztą autor tej opowieści zaznaczył, że w pewnym momencie, kiedy bohaterka tego opowiadania przestała wieść życie kaleki i rzeczywiście zaczęła mobilizować się do nowego życia, jakby dodatkowe zmysły się w niej obudziły, dzięki temu mogła funkcjonować w miarę normalnie, nawet jak się dowiedzieliśmy, wspinać się i malować ikony. I drugi rodzaj ciemności, ciemności duchowej, ciemności moralnej. Człowieka, który uważał się za agnostyka, wszystko kwestionuje, wszystko podważa. Prowadzi go to wielkiego wewnętrznego niepokoju, do wielkiego również zła moralnego, w którym żył. Ale z tej ciemności też można wyjść. Z tej ciemności, która została tutaj nazwana pychą, można przejrzeć, można się nawrócić, można zmienić swoje życie. I odwołam się tutaj znowu do świętego Franciszka, często się do niego odwołuję, ale zobaczcie, że w podobnej sytuacji, w podobnej, mówię, nie w takiej samej, oczywiście Franciszek był człowiekiem wierzącym, we wierzącej rodzinie się wychowywał, ale żyjącym jednak w ciemności wiemy o tym właśnie z jego modlitwy tam w San Damiano kiedy woła do Boga najwyższy chwalebny Boże rozjaśnij ciemności mego serca tak pan bóg rozjaśnia te ciemności daje nam światło światło duchowe i sprawia że że idziemy w stronę boga że idziemy w stronę światła że idziemy w stronę wiecznego szczęścia idziemy w stronę życia wiecznego to życie jest bardzo blisko nas hmm. Aż tak blisko, jak pytał ten chłopiec, trudno powiedzieć. Znaczy trudno w tym znaczeniu, że mm, tak niebo piekło to są rzeczywistości, które istnieją. tak, to, to nie jest coś, co stanie się za jakiś czas. To jest coś, co istnieje teraz. Obyśmy wszyscy trafili do nieba. Obyśmy wszyscy mieli tyle światła wewnętrznego, żeby tę drogę do nieba znaleźć. Nawet jeżeli będzie ona wąska. I niekiedy trudna, ale jest to droga, która wiedzie do wiecznego szczęścia. Tyle dzisiejszej refleksji, tyle dzisiejszej medytacji. Oczywiście zapraszam po słowie na dobranoc na modlitwę na zakończenie dnia. Piszcie komentarze, piszcie swoje refleksje, swoje wnioski, udostępniajcie, zapraszajcie znajomych, subskrybujcie, dajcie polubienia i do zobaczenia. Tak jak powiedziałam, najpierw na modlitwie na zakończenie dnia, a potem na kolejnym naszym spotkaniu. Z Panem Bogiem pokój i dobro.